Ja mam przyjemność pracować z tymi osobami autystami i to, co teraz Państwu zaprezentujemy, co Wam, drogie dzieci, zaprezentujemy, to są początki naszej wspólnej gry, ale będziemy mogli usłyszeć brzmienie i pojedynczych instrumentów dalszych, a jakże także całego zespołu. Najpierw pozwolimy sobie chwilkę się nastroić. Trzeba, żeby dobrze zabrać, tak, żeby efekty były, to taka nie jest prosta sprawa. Trzeba się bardzo dobrze przygotować, tak? Więc też zobaczcie, jakie to są przygotowania, żeby wszyscy, jedna i druga strona była zadowolona. Teraz zagramy kawałeczek romansu Chopina, dosłownie jedną linijkę i zobaczymy, co nas tego robić. Wszystkie plety są już proste. Dobrze.
teraz zagramy sobie już Pani Ania w całej okazałości. A może dzieciaki chcecie z nami zaśpiewać? To ja pokażę w którym momencie, dobrze? Thank you.
małe dzieciaczki. Pan tutaj przygotował prezentację, żeby... Zapraszam głębiej, proszę bardzo. To tam jest równa, na tym korytarzu.
Co? Lekko? A słuchajcie, a co to jest za... Pomyślcie, jakie zwierzę nas lapuje? Słoń! Łęk od razu wiedzą. No nie, no to... To załamałem mnie, no. Wiedza bardzo dobra. Słuchajcie, jakbyście chciały naśladować słonia, no to trzeba namówić się rodziców. I wtedy możecie zaczynać. Bo ile macie? Ile masz lat? 7. No to idealnie. To idealnie. Tam jak jesteśmy w tym żywcu od 6,5 lat, już dzieci grają, a 7-8-letnie to już całkiem... Słuchajcie, można sobie wejść na stronę i widać tam jakie mądkie dzieci i ile dziewczynek, nie? Także, że to jest no też fajne, że dużo dziewczyn. A grają też tubistki, także jakbyście się zapisały, to pewno też ze mną pojedziecie. Tutaj panowie, te koszulki to nie mamy, że kupiliśmy, żeby puzony wyglądały, tylko jeździmy już od, no tam, które było to teraz szubieckie? 12, czyli 12 lat prowadzone przez najlepszych muzyków, między innymi z...